No dokładnie, dokładnie. Na szczęście tak było. Nawet, zresztą tych przypadków, te przypadki można mnożyć, bo Polacy, którzy pracowali na przykład, a to już byli dosyć no, zaufani i prześwietleni ludzie, na lotniskach niemieckich, potrafili sobie sikać na jakieś tam ważne elementy w silnikach i podobno po kilku takich prysznicach, wiesz, to wszystko nadawało się po prostu do wymiany, nie? Ale oczywiście, no. Bardzo prosta akcja. Dziewczyna, Jadwiga Podrygało, pseudonim Isia, ona miała 1,50 m wzrostu. I ona, to jest ta dziewczyna, o której wspominałem przy tej akcji w komisariacie policji granatowej. Ona po prostu wzięła psa, któremu niestety, no wiem, że to brzmi trochę dziwnie, ale którego trzymała w domu bardzo długo, żeby nie mógł się wysikać. Zabrała tego psa. I poszła, ona mieszkała w Warszawie, poszła na ulicę Wiejską i tam były zaparkowane samochody niemieckie, którymi przewożono więźniów, których wywożono z Pawiaka, wywożono do lasów i tam ich mordowano. I ona chodziła od samochodu do samochodu, a pies obsikiwał opony. No, to oczywiście nie chodzi o to, co ten pies robił, ale ona w tym czasie, jak pies obsikiwał opony, ona wrzucała cukier, takie miałki, do zbiorników z paliwem. I to powodowało, że silniki się zacierały. Bardzo prosta akcja sabotażowa. Silniki były zatarte, samochody były unieruchomione, trzeba było je naprawiać. No i trzeba dodać, że każda taka akcja, która się wydaje dosyć błaha, wiązała się z no, zagrożeniem. Ryzykowała życie. Tak, Ona ryzykowała dokładnie. życie w tym momencie. I takich akcji naprawdę było sporo i nie wiem, ja nie polecam, ja nie wiem, jakichś historii, które wiadomo, dzisiaj nam dla nas są kontrowersyjne, bo nie wiem, dzieci walczyły, tak, jestem generalnie tego przeciwnikiem, ale ludzie po prostu, nie wiem, trochę sami z siebie tak robili, no. Dla nich to było normalne, no. Bierzemy i walczymy. Tak, zwłaszcza, że wielu ludzi było takich, którzy kogoś stracili, prawda? To wtedy zmienia totalnie postać rzeczy. Zobaczyło się egzekucje na ulicy, jedną, drugą. Zobaczyło się łapanki. Potem ludzie zaczęli słyszeć coś, niecoś o obozach koncentracyjnych. Zobaczyli budowane getta w miastach. Pacyfikację wsi. No to wzięli się i w jakiś sposób próbowali walczyć. A czasami ta walka miała różne formy. To jest tym też fajne, że to nie zawsze musi być walka z użyciem broni. To Można walczyć prawda. za pomocą rozumu i sprytu. Tak, różne formy były, samo zbieranie informacji było czasami ważniejsze niż walka z bronią w ręku. Dokładnie. No, przecież różnego rodzaju organizowanie jakichś instytucji, no, Żegota, Rada Pomocy Żydom, tak? No, chyba jedyna organizacja taka specjalnie powołano do tego, żeby pomagać Żydom w trakcie okupacji. W Polsce coś takiego powstało. I ludzie pomagali, zbierali pieniądze, wysyłano, robiono zbiórki w Stanach i w innych krajach. I te pieniądze później właśnie do Polski przesyłano po to, żeby wykupić ludzi z getta, żeby wykupić jakichś więźniów, żeby im kupić jedzenie, ukrywano Żydów. To też jest forma walki, prawda? To prawda, to prawda. Dobrze, słuchajcie, porozmawialiśmy sobie. Być może jeszcze kiedyś powtórzymy to przesłuchanie i wtedy na przykład zajmiemy się jakimiś szczególnymi zagadnieniami. Co ty na to, żeby w przyszłości kiedyś coś takiego zrobić? Bardzo chętnie. Ja o historii mogę gadać i gadać, także. Jak dla mnie to jest fajny pomysł. Mam nadzieję, że jeszcze też konkurs zrobimy na temat AK na przykład. Właśnie, właśnie. Skoro kończymy, to od razu możemy zapowiedzieć. Data jeszcze nie jest znana, ale prawdopodobnie możecie spodziewać się konkursu historycznego, który będzie tylko traktował AK i ułożysz do tego pytania, prawda? Tak, ułożę pytania. Moje muzeum
przeznaczyło różnego rodzaju książki, nie tylko o II wojnie światowej, ale w ogóle o historii Polski jako nagrody, także no, nie będę złośliwy, nie przygotuję jakichś strasznych pytań. To może jeszcze... Aha, właśnie, bo ja ominąłem nie najważniejszą, ale bardzo ważną część każdego przesłuchania, bo przecież widzowie też zawsze mają możliwość zadania pytania. Słuchajcie, jeżeli macie jakieś pytania dotyczące muzeum albo Armii Krajowej, to w miarę możliwości kolega na nie odpowie. Musicie je teraz zadać na czacie. Jeżeli nic nie będzie, to po prostu zakończymy. Ktoś tam pytał o ilość chyba, jak liczna była Armia Krajowa. No, jak był taki szczyt, można powiedzieć, potęgi, w 1944 roku to było około 400 tysięcy żołnierzy. Czyli tych oficjalnych, którzy złożyli przysięgę. Mhm, czyli liczba potężna. Okej, następne pytanie od kolegi Karpus. Jaki film polecasz na temat? Tylko nie wiadomo, musiałeś sprecyzować, czy chodzi o dokumentalny. Dokumentalnych pewnie jest dużo więcej niż fabularnych. Jest w ogóle jakiś fabularny, naprawdę dobry film o AK? O AK? No. Nie. O AK, taki, żeby film powstał o polskim państwie podziemnym, no to takiego filmu. No jasne, tam jest bardzo modny temat powstania warszawskiego i o tym filmy powstają. Ale niestety nie doczekaliśmy się o Armii Krajowej jakiegoś takiego z prawdziwego zdarzenia. Tam o Szarych Szeregach powstał film, o akcji pod Arsenałem, tak? Lektura szkolna, więc można było film nakręcić. Ale filmu fabularnego ja bym polecił film o generale Nilu pod jakże znamiennym tytułem Generał Nil. I to jest fajny film. Znaczy, fajny. No, dobrze zrobiony. Zresztą w muzeum go kiedyś też pokazywaliśmy. On już tam parę lat ma, chyba 5 albo 6 i można go obejrzeć, polecam. Mhm, okej. Okay. Co my tu jeszcze mamy? Więc było o filmie. Exilim 22. Ile czasu potrzeba, żeby wszystko zobaczyć w muzeum z przewodnikiem? Tak na oko. No, tak już wcześniej wspomniałem, to wszystko zależy od tego, ile się ma sił, ale jeżeli chcemy wszystko zobaczyć i chcemy posłuchać o tych rzeczach, to spokojnie 2 godziny, a może być nawet i 2,5 czy 3. Mhm. Kolega Napoleon 2. Czy mógłbyś coś powiedzieć o Witoldzie Pileckim? Trochę już powiedzieliśmy w sumie. Tak, trochę powiedziałem w skrócie, ale jak mamy jeszcze chwilę, to chętnie o nim mamy, coś powiem. Mamy, słuchaj, dużo czasu. Ja po prostu zapomniałem o tym, że tak powiem, jakże ważnym elemencie każdego przesłuchania. No, Witold Pilecki to taki kawalerzysta z krwi i kości, z łańską fantazją. I jak jeszcze był młodym człowiekiem, to walczył w wojnie w 1920 roku. I po tej wojnie, w trakcie tej niepodległej II Rzeczypospolitej, brał udział w różnego w ćwiczeniach, był żołnierzem. Ale przede wszystkim był takim społecznikiem, na przykład potrafił organizować spotkania tam na Wileńszczyźnie, gdzie mieszkał, i spotkania dla rolników, propagował nowoczesne rolnictwo. No ale wracając jakby do wojny, no to niestety za dużo nie mógł we wrześniu 1939 roku zrobić, nie zdążył, więc od razu zapisał się do organizacji konspiracyjnych. I jego bezpośredni dowódcy zostali aresztowani i trafili do Auschwitz. My dzisiaj znamy Auschwitz jako obóz zagłady różnych ludzi, różnych narodowości, ale początkowo ten obóz powstał po to, żeby internować tam Polaków, polskich intelektualistów, księży, ludzi związanych z wojskiem, jakichś oficerów też, bo tutaj konwencje genewskie Niemcy mieli gdzieś. Właśnie dlatego, gdy powstawała Armia Krajowa, powstawał ZWZ, no to trzeba było coś zorganizować, jakiś ruch oporu. Stwierdzono, w obozie jest pełno ludzi, którzy
mają umiejętności do tego, żeby zorganizować na przykład powstanie. No i tylko, że potrzebujemy tam kogoś, kto to ten ruch oporu tam zorganizuje. Mówimy o Pileckim, że jest ochotnikiem z Auschwitz. No on nie zgłosił się na ochotnika, nie poszedł do bramy, nie zapukał, nie powiedział, że chce zostać więźniem, no bo wiadomo, by go zastrzelili, ale dostał jakby rozkaz, ale powiedzieli mu, wiemy, co to za ryzyko, masz prawo odmówić, nic się to nie będzie, żadne złamanie rozkazu, ale on się zgodził. Miał rodzinę, miał dzieci, żonę, ale on się zgodził, dał się specjalnie złapać. Niemcy chodzili po mieszkaniach, była taka akcja AB, dobrze pamiętam, i oni wyłapywali po prostu młodych mężczyzn. Chodzili od mieszkania do mieszkania i wyłapywali młodych mężczyzn. On siedział w mieszkaniu i czekał, mimo że mógł uciec, i trafił do obozu, jechał w tym samym transporcie, co zmarł niedawno profesor Bartoszewski. I tam zorganizował ruch oporu. Bardzo sprytny, bo był taki, o takich piątkach można by powiedzieć. Każda piątka wiedziała o sobie, ale nic poza tym. Jak ktoś został złapany, to na torturach mógł wydać maksymalnie 4 osoby, a cała konspiracja była bezpieczna. No i wtedy nie wiedzieli ludzie, co się tam dzieje i myśleli, że jakieś powstanie można zorganizować, no ale wyszło na to, że się nie da, no bo wiadomo, jak ci więźniowie wyglądali i nie było szans. Więc zaczęły płynąć raporty do świata zewnętrznego o tej działalności niemieckiej, o tych zbrodniach, o przemyśle śmierci, który tam powstał. I Pilecki jest autorem takich raportów. Gorąco polecam przeczytanie raporty W. Świetnie się to czyta, trochę straszne, ale naprawdę można dużo się dowiedzieć. No i gdy istniało ryzyko, że zostanie zdekonspirowany, to po prostu razem z dwoma kolegami uciekł z obozu. W nocy wydostali się, pracowali, udało im się zdobyć taką pracę poza obozem. Nie wszyscy więźniowie byli cały czas w obozie, pracowali też poza. I jak ktoś zna tereny mniej więcej tutaj południowe, to może sobie to wyobrazić, albo wpisać sobie na Google Maps, z Oświęcimia poszli na nogach do Bochni. Oczywiście Pilecki tam nie był pod swoim prawdziwym nazwiskiem. Był pod nazwiskiem Tomasza Serafińskiego, albo Tadeusza, nieważne. Serafiński na nazwisko, taki miał dokumenty. Jak trafił do Bochni, to trafił do domu prawdziwego Serafińskiego. Taka ciekawostka. I Pilecki się wita i mówi, nazywam się Serafiński, a prawdziwy Serafiński na to, no jak to, ja jestem Serafiński. Okazało się, że Pilecki zdobył takie dokumenty w Warszawie. Myślał, że żołnierz wyjechał za granicę albo zginął i po prostu przyjął sobie jego jakby tożsamość. No i potem rodzina Pileckich i Serafińskich jeszcze długo po wojnie się przyjaźniła. Wiem, że dużo strasznie mówię, ale to jest fascynująca historia. Polecam książki dr Adam Cyra, który pracuje w muzeum w Auschwitz. Napisał biografię i polecam przeczytać. No a historia kończy się smutno. Powiedziałem, że wrócił do Polski i został skazany na śmierć i został zamordowany. Dlatego nazywam go żołnierzem wyklętym, ponieważ on organizował konspirację, ale nic militarnego, żadna walka z bronią w ręku, broń Boże, tylko zdobywanie informacji na temat tego, jak komuniści się zaczynają rządzić. Żeby świat na zachodzie zobaczył, co komuniści robią. Te informacje przesyłał Andersowi, a w procesie został oskarżony o szpiegostwo na rzecz obcego imperializmu. I w trakcie procesu powiedział bardzo słynne zdanie na temat tego, jak był traktowany przez komunistów. Oświęcim to przy tym była igraszka. To możemy sobie tylko wyobrazić, jak komuniści go traktowali. No i do dzisiaj nie wiemy, gdzie Pilecki jest, co się stało z jego ciałem. Okej, czyli dostaliście bardzo wyczerpującą odpowiedź. To może kilka jeszcze pytań tylko. Czy można obejrzeć broń? To już była odpowiedź na to pytanie. Można nawet podtrzymać. Jest. To ja tylko zdanie.
Tak? Jest świetna kolekcja broni, prywatna kolekcja jednego z żołnierzy Armii Krajowej, doktora Stanisława Wcisło. I to jest na skalę światową kolekcja broni. Człowiek uciekał z kraju, mieszkał w Kanadzie i sobie zbierał broń. Są współczesne, na przykład jakieś tam z lat 70., ale też z wieku XIX. I są egzemplarze, których naprawdę jest tego kilka na świecie. I jak dostaliśmy to w darze i nasze muzeum może to pokazywać, to niektóre muzea w Polsce były zawiedzione, że nie trafiło to do nich. Więc polecam, jest taka kolekcja broni, naprawdę to jest ponad 200 egzemplarzy broni krótkiej, długiej. Tyle. Okej. Co tu? O, Jana, już mi przeskoczyło. Więc tak. Jaka była największa akcja AK, która zakończyła się niepowodzeniem? Czy największa? No, ciężko powiedzieć, co znaczy największa. Były, słuchajcie, akcje, na przykład już przy tych, mówimy, wcześniej wspomniałem o tych akcjach na jakichś zbrodniarzy, prawda? Była akcja na przykład na Wilhelma Koppego. To była akcja przeciwko, on był dowódcą policji i SS w Generalnym Gubernatorstwie. To był zastępca Hansa Franka, czyli tego generalnego gubernatora. No i niestety nie udało się. Koppe został skazany na śmierć wyrokiem sądu państwa podziemnego za to, że masowo mordowano Polaków i Żydów, ale niestety akcja się nie udała. Zabito kilku Niemców, jakiś tam oficer SS został zamordowany, ale sam Koppe udał się, był ranny, ale przeżył. Była też akcja ataku na samego Hansa Franka. Niestety dosłownie, nie wiem, 5 sekund wcześniej naciśnięto spust, że tak powiem. Nastąpił wybuch, ale nie wybuch, to pociąg jechał. Niestety za wcześnie zostały wysadzone tory i zamiast ładunek wybuchnąć pod wagonem, gdzie jechał Hans Frank, wybuchło wcześniej i Hans Frank został tylko ranny w tym zamachu. A generalny gubernator mógł zginąć i byłoby to wielki sukces. Ale czy to jest największa przegrana? No ciężko mi jest powiedzieć. No dobrze, to i tak już dużo powiedziałeś, a tutaj jeszcze jest kilka pytań. Wiem, rozgaduję się strasznie. Nie, bardzo fajnie. Słuchajcie, tego typu pytania Pakt Ribbentrop-Beck to jest zupełnie nie na temat. Może zrobimy kiedyś jakieś... Może zrobię wam kiedyś jakiś film o tym. Bo to wiadomo, że głośna książka rozpętała dyskusję ogólnie, ale dzisiaj sobie odpuścimy, żeby tutaj nie rozwlekać tematu. Tutaj pytanie o broń, PM Błyskawica jest. Mamy błyskawice w muzeum. Czy kolega pyta, czy Niemcy się na nich wzorowali? Znaczy na Polakach z Armii Krajowej? To tak? Znaczy, chodzi mi o to na tym PM-ie. Aha, to kolega pewnie jest zapaleńcem, jeżeli, chodzi o broń, tak. Ja akurat o broni nie jestem ekspertem, natomiast nie słyszałem o tym, żeby się wzorowali akurat na tym egzemplarzu, czy w ogóle na tej rodzaju broni, ale oni mieli dużo swojej broni, która była bardzo dobra, przykład Sturmgewehr. I wydaje mi się, że chyba nie potrzebowali się wzorować. W sensie nie. Mieli swoje dobre naprawdę rzeczy i. Kolega tutaj ciśnie pytanie, czy można obejrzeć broń i sprawdzić punce? Czyli to też jakiś jest tutaj specjalista. Czy wiesz coś o tym? Czy tylko można. Nie no, na pewno tych egzemplarzy, które macie w gablotach, no to nie można ruszać, prawda? Czy to, co jest w gablotach, to jest do oglądania, natomiast jak są te warsztaty, to tam oglądamy i dotykamy jakieś rzeczy, ale akurat puncy to chyba coś jest związanego z jakimiś minami albo, nie wiem, tak mi się nie, coś na kojarzy. Broni też są punce, wiesz? No to kilka informacji tam można uzyskać po obejrzeniu nich. Ale dobra. Co tu jeszcze może? Słuchajcie, wszystkiego nie będę.
O, kolega zadaje bardzo ciekawe pytanie. Ciekawe, czy będziesz znał odpowiedź. Jakie były źródła finansowania państwa podziemnego od początku jego istnienia? Czy zrzuty cichociemnych to było wszystko? Jak rząd polski ewakuował się z terenów kraju na zachód do Francji, to udało się wywieźć zasoby złota. Część rzeczy oczywiście ukryto przed Niemcami na terenie Polski i z tego też czerpano zyski. Na polskie państwo podziemne ułożyli alianci, były datki ludzi po prostu i cichociemni, jasne, ze sobą przywozili kasę w formie złota, w formie sfałszowanych pieniędzy, bo okupacyjne pieniądze fałszowano w Anglii, przywożono je tutaj i za te pieniądze można było kupić fałszywe dokumenty, można było wykupić więźnia. I z tego co wiem, równowartość tej pomocy przez cichociemnych przesłanych i zrzutów spadochronowych, gdzie zrzucano pieniędzy, to jest około 30 milionów dolarów. W tamtych czasach oczywiście dolar inaczej stał niż dzisiaj, więc tak. 30 milionów to jest, wydaje mi się, sporo. Tak jest. A jeżeli chodzi, bo tutaj wspomniałeś o złocie, to ja znam również historię, że część polskiego złota niestety została oddana, tylko to już mgliście pamiętam, albo Niemcom, albo Ruskom. My to wywieźliśmy gdzieś do banków albo francuskich, albo brytyjskich i podobno to zostało oddane. Ale teraz nie będę tutaj się rozwodził, bo po prostu raz tylko to czytałem i nie utkwiło mi dobrze w pamięci, ale była jakaś kompletnie, nie wiem nawet jak, absurdalna, o, może to jest dobre słowo, historia, jak Niemcy albo Rosjanie weszli w posiadanie części naszego złota. Podobno zażądali, a to ci oni po prostu oddali. Nie? Czy to było już w Rumunii, tam się zaczął problem, bo Rumunia teoretycznie była naszym sprzymierzeńcem, mieliśmy podpisany traktat o przymierzu i oni no, niestety byli bardzo szantażowani przez Niemców, bo Niemcy potrzebowali ich nafty. No i jak polski rząd się tam przedostał, to pod naciskiem Niemców na przykład naczelny wódz Śmigłyryc został tam internowany. To samo stało się właśnie, gdy trafiło do Rumunii polskie złoto. Wtedy też Niemcy próbowali właśnie to złoto przejąć, albo przynajmniej postarać się, żeby to złoto dalej nie pojechało. No i wtedy już się rozpoczęły problemy. No ale udało się to złoto do Francji przewieźć. Nie znam dokładnie przy historii, co dokładnie, ile tam procent tego złota trafiło, ile zostało, nie wiem, stracone. Ale były problemy. No i gdy Francja upadła, to na ten rząd Vichy tutaj, ten kolaboracyjny rząd francuski, no właśnie zdobył część tego złota, ale nie wiem jaki procent, nie chcę się wypowiadać. Mhm. No to weźmy już, jeszcze tutaj są ciekawe pytania. Czy twoim zdaniem Czas Honoru to dobry serial o AK? I tak, i nie. Jako historyk powiem, że nie, a jako człowiek, który chce, żeby historia była popularyzowana, powiem, że tak. No bo ten serial popularyzuje historię cichociemnych, popularyzuje tą w ogóle historię II wojny światowej, to jest chwała im. Mieliśmy nawet spotkanie z aktorami z tego serialu u nas w muzeum. Takie spotkanie zorganizowaliśmy, bo była książka, bo serial powstał na podstawie książki i takie spotkanie było organizowane. Więc to, no, wspieramy takie inicjatywy, prawda? Są tam jakieś błędy i uproszczenia i to dosyć spore, ale jak ktoś nie zna historii, a chce się z nią zapoznać, to taki serial jak najbardziej polecam. Okej, to jedźmy z ostatnim pytaniem, które jest dosyć ciekawe. Zadał je Diabeł Piszczałka. Po śmierci Władysława Bartoszewskiego rozpętała się burza na temat jego zwolnienia z obozu. Pojawiły się oskarżenia o
współpracę i tak dalej. Z tego co słyszałem, na początku Niemcy zwolnili około 10% osób umieszczonych w obozie z pierwszych transportów. Proszę powiedzieć, jaka była naprawdę liczba osób zwolnionych? To też, to, jakby ktoś tutaj był z Muzeum Auschwitz, to by pewnie odpowiedział lepiej niż ja, ale to było kilkaset, kilka, półtora tysiąca, dwa tysiące, nie wiem, coś takiego. To nie było tak, że tam zostało kilku osób tylko zwolnionych i nie rozumiem tej burzy wokół Bartoszewskiego, bo dlaczego na przykład nie czepiamy się na przykład, że Antoni Kocjan, konstruktor samolotów przedwojennych, został zwolniony, prawda? Byli tacy ludzie, faktycznie tych pierwszych transportów, bo początkowo Niemcy łapali ludzi na chybił trafił. Gdy potem na przykład okazywało się, że ta osoba niczego nie jest winna, a pracowała w jakiejś firmie i ta firma wysłała na przykład do Niemców, to jest specjalista, powiedzmy jakiś tam rzemieślnik, potrzebujemy go, bo on wykonuje ważną pracę, to Niemcy go zwolniali. Jeżeli nie mieli dowodów na to, że był jakimś kryminalistą, albo że współpracował z ruchem oporu, to go zwalniali. Czasami Czerwony Krzyż też się wspierał, wnosił o uwolnienie jakichś ludzi i też wtedy ich zwalniano. No, każdą oczywiście sytuację też trzeba jakby osobno traktować. Tylko zaznaczmy, że to było na początku, prawda? Tak, tak, tak. To jest początek. To wtedy obóz to też nie był tym obozem zagłady jeszcze. Jasne, gdzieś tam się trafiały zwolnienia pojedyncze, ale te masowe takie zwolnienia, mówili tam, było tak, że 10%, no nie wiem dokładnie ile procent, ale to była jakaś znaczna ilość, to było na początku. No dobra, słuchajcie, sumując, o konkursie będzie, jeżeli już ustalimy jego termin, będzie osobny film, osobna zapowiedź na YouTubie, nagrodami na pewno będą jakieś książki, pytania będą dotyczyły AK, bo to chyba właśnie o to chodzi, prawda? Jak będziesz układał, to... Jasne. Tak jest, czyli skupisz się na AK. No myślę, że to, co tutaj powiedziałem na przykład, ten filmik, to warto sobie jeszcze kiedyś go odsłuchać, bo może być odpowiedź w tym filmiku. O właśnie. Czyli jak ktoś z was sobie dwa razy przesłucha, to krzywda żadna mu się nie stanie. Dobra, no to słuchaj, dziękuję ci serdecznie za udział w przesłuchaniu. To ja dziękuję. No i cóż, moi drodzy, żegnamy się z wami i do usłyszenia.